Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 7 modułu kursu Wyposażenie zakładów przetwórstwa spożywczego. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Główne zanieczyszczenia powietrza pochodzące z przemysłu spożywczego to pył i zapach. Emisje zanieczyszczeń do powietrza można podzielić na punktowe. Obejmują reaktory, piece, kotły, kolumny destylacyjne i rektyfikacyjne, wyparki, kondensatory i tym podobne. Emisja z tych źródeł może być kontrolowana przez zainstalowanie dodatkowych aparatów oczyszczających gazy odlotowe. Lotne, zorganizowane. Odprowadzane do powietrza za pomocą środków technicznych. Obejmują emisję cząstek aerozolowych, dymów, gazów z pomp, sprężarek, zaworów, luków, miejsc poboru próbek, instalacji odciągowych i wyciągowych i tym podobne. Emisja może być kontrolowana przez zainstalowanie dodatkowych aparatów oczyszczających na końcu instalacji odciągowej. Lotne, niezorganizowane. Ulatniające się bez specjalnych środków technicznych, emitorów. Obejmują place składowe materiałów sypkich, lotnych, wysypiska odpadów, oczyszczalni ścieków i tym podobne. Źródła emisji odprowadzanych w sektorze spożywczym. Emisje z procesów technologicznych wydalone przez przewody wentylacyjne urządzeń oraz związane z działaniem instalacji, np. w procesie smażenia. Gazy odpadowe z kominów, czyszczenia lub urządzeń podgrzewających, które są wykorzystywane tylko w momencie włączenia lub wyłączenia instalacji. Emisje z kominów z operacji magazynowania i przyjmowania, np. załadunek i rozładunek towarów. Gazy spalinowe z jednostek zaopatrujących w energię, takie jak piece, kotły parowe. Gazy odpadowe z urządzeń kontroli emisji, takich jak filtry lub adsorbery. Gazy odpadowe z regeneracji rozpuszczalnika, np. w instalacjach ekstrakcji oleju roślinnego. Zrzuty z urządzeń bezpieczeństwa, np. klapy bezpieczeństwa i zawory bezpieczeństwa. Spaliny z systemów wentylacyjnych. Spaliny z kominów źródeł rozproszonych lub ulotnych, np. źródeł rozproszonych zainstalowanych w pomieszczeniach lub budynku. Źródła emisji rozproszonych, niezorganizowanych w sektorze spożywczym. Emisje z urządzeń technologicznych związanych z działaniem instalacji, uwolnione z dużych powierzchni lub przez otwory. Straty produkcyjne i straty spowodowane odpowietrzaniem urządzeń magazynujących i podczas operacji przyjmowania, np. napełnianie beczek, ciężarówek i kontenerów. Emisje ze spalanych gazów. Wtórne emisje wynikające z obróbki lub unieszkodliwiania odpadów, np. lotne substancje z kanałów ściekowych, oczyszczalni ścieków lub woda chłodząca. Źródła emisji ulotnych, niezorganizowanych w sektorze spożywczym. Straty zapachu podczas składowania, napełniania i opróżniania zbiorników i silosów. Demontaż elementów z oczyszczalni ścieków o nieprzyjemnym zapachu, który prowadzi do uwolnienia zapachu do powietrza. Wywietrzniki zbiorników magazynujących. Wycieki z rurociągu. Fumigacja. Straty pary podczas składowania, napełniania i opróżniania zbiorników i bębnów z rozpuszczalnikiem, w tym odłączenie przewodu. Rozerwane tarcze i poluzowanie zaworu zrzutu. Wycieki z kołnierzy, pomp, uszczelek i zaworów. Straty wynikające z konstrukcji budynku, np. okna, drzwi itd. Osadniki. Chłodnie kominowe i baseny studzenia. Główne zanieczyszczenia powietrza z procesów stosowanych w przemyśle spożywczym, wyłączając zanieczyszczenia uwolnione w związku z ich zastosowaniem. Pył. Lotne związki organiczne i zapach. Substancje chłodzące zawierające amoniak i halogen. Produkty spalania, takie jak CO2, NOx i SO2.
Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.